Witajcie 18 sierpnia 2022 roku. Plan na dzisiaj jest taki, że skoczę na kilka placów zabaw, zrobię dziką plażę w Grudziądzu i wejdę tam do wody, bo jeszcze w tym roku nie byłem w wodzie na plaży dzikiej, tak zwanej. A więc spójrzmy wspólnie, co dzisiejszy dzień przyniesie. Lecimy. Ale zobaczcie, jaka zrana jest mgła. Masakra. To jest dobra rzecz dla tych wszystkich partyzantów wśród detektorystów. Możesz wejść na pole i tyle cię widzieli, panie. A ja jadę na plac zabaw. Pierwszy z kilku na osiedle Lotnisko w Grudziądzu. Mam tu blisko. Jest taki, że 3 do 4 godzin podziałam i zobaczymy, co tam legend dzisiaj wyskubie, jakieś drobne rzeczy. Liczę na drobną biżuterię, bo od kiedy chodzę z legendem, to zaczyna się ona pojawiać coraz częściej. 3:54, a więc tuż przed czwartą. W tym momencie jest jeszcze ciemno, ale nam to nie przeszkadza. No i pierwsze łupy, zobaczcie, złotóweczka wpada jeszcze po ciemaku. Jest 4:03, 4:18. Ja dokładam ustrugane 60 groszy. Ostatni rzut z tego placu 30 groszy, a więc z kwotą złoty 90 opuszczam to miejsce. 4:31. Ja melduję się na drugim placu. Ten plac oddaje około złoty 50 zł w takim drobiazgu i w ten sposób mam już 3 zeta. Ja przemieszczam się na plac numer 3, a zobaczcie, nie ma jeszcze 5, a już jest 20 stopni, naprawdę jest ciepło. 3:54 zaledwie z trzech placy i to aż w 32 monetach, to jest jakaś masakra. Dobra, lecę na tą dziką plażę, bo tu szkoda czasu. No i dobra, ja przygotowany, jest uprząż, jest na łeb. Tak więc jak wejdę głębiej, to kamerkę przerzucę na głowę i robimy najpierw na szybko plażę i włazimy do wody. Jaka dziura, nie zrobiłem jej ja, nie zrobił jej ten koteł, ani tamten koteł, który czmychnął w krzatyny. Zrobił to jakiś frędzel zapewne. Mimo iż nie ja zrobiłem tą dziurę, zakopałem ją, bo nie mogę na takie rzeczy patrzeć i w nagrodę przytulam 20 groszy. Patrzcie, kotełki zdobyły sobie rybkę. Ta będą się biły o nią. Ale cwaniaki. Patrzę, co on niesie w pysku, on rybę niesie. Są skuteczniejsze ode mnie. A ja zdobyłem 2 złote z PRL-u i jakieś tam groszaki. A dokładnie 16 groszy. Patrzcie, rozkminiam sobie sygnały. I nie wierzę w to, co widzę. Spójrzcie tam w oddali, widzę jedną dwuzłotówkę, drugą dwuzłotówkę i pęk kluczy. A tu leżą okulary. A tu leży jeszcze 5 groszy. Nie no, no jakieś święto lasu. I tak, 2 złote gołym okiem, złotówka gołym okiem, klucze gołym okiem, 5 groszy i jeszcze 2 złote, masakra. 5:05. O, patrzcie. 10 groszy. I jeszcze 10 groszy. Co tu się działo? Oczywiście 20 miliardów kapsli do tego. Dobra, przetrzepię to miejsce dokładnie i zobaczymy, czy coś tu jeszcze leży. I tak sobie wybieram kolejne groszaki. Zobaczcie, jak miło. Takie wykopki. Wyjąłem spod tej ławki jeszcze trochę kapsli oraz 2:52. W ten oto sposób plaża oddała 8:80 plus tamte 3:50, to jest około 14 zł. No i pięknie. A tak w ogóle to jest ta ławeczka, z po której mi któregoś razu wyszły te banknoty, jak pamiętacie. Oddała jeszcze złotówkę, a więc mam przeszło 15 zł. Kotu Lesław chodzi i poluje, a ja upolowałem sobie całkiem dobry odblask rowerowy.
spod dwóch ławeczek wyciągnąłem 43 kapsle. Wracają tam, gdzie trzeba. Jakieś dzieciątko zgubiło ciągnik. Dokładam jeszcze 51 groszy z piasku i włażę do wody. A już widzę, że ktoś tu łaził. Ale coś, poprawimy. Zerkajcie, co ja tam widzę na dnie. Coś plastikowego. Zaraz to podejmę. Sam jestem ciekaw, o co tu chodzi. Wow. Zobaczcie. Taki rekin. 82. Ciekawostka. Ogarniacie, do czego to służyło? Jakaś taka zabawka. Dochodzi 6:40. Tu mam towarzystwo, pan sobie pływa. No ja sobie wyciągam 20 groszy. Pomiędzy kamlotów wyciągam 2 złote. I kawałek szkła. Tam na brzegu biją się łyski. 4 łyski. Przed chwilą tam się dziobały. A ja sobie stoję po brzucho w wodzie. Jest mi świetnie. I nie chce mi się wyłazić. A tu już jest 7:10, panie. Ja się z godzinę połażę. Ależ tu jest pięknie, patrzcie. Jeziorko. Panowie na łódeczkach łowią ryby. W oddali. Sielanka. Patrzcie, lata sobie koleś na motolotni. I ma wszystko gdzieś. To jest prawdziwa wolność. Taki lot o poranku. Lot czmiela. Jest w tym jakaś magia. Iść, ciągle iść w stronę słońca, bo tam jest słońce. Oby nie skończył jak Ikar. Panie, zawracaj pan, nie fruń tam, tam słońce jest. Patrzcie, zbliża się coraz bliżej do słonka. Uj, 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 no i po gościu. Skrzydła mu osmaliło. I to by było na tyle. Legend już kupiony, a więc teraz nie wypada mi na niego narzekać, bo wiecie, jak ma się swój sprzęt, to się go chwali, prawda? A więc już nie usłyszycie nic złego o legendzie ode mnie. Będę teraz tylko zachwalał. Tak jak zachwalałem Simplexa, bo był mój, a teraz zachwalam legenda, bo jest mój. Wygłupiam się oczywiście, znacie mnie już trochę. Coś jest dobre, to zachwalam. Taki tam Aqua Wave i kawałek szkła. Zerkajcie, jaki piękny pierścionek. Jest taki mocno zaśniedziały, ale jakaś tam próba widnieje. Jest to chyba srebro. No i super. Bardzo ładnie. Doczyści się i będzie śliczne. Nie mogłem doczekać efektu. Wziąłem piasek z dna i pocieram. Zobaczymy, jaki będzie. Już widzę, że ładne sreberko wyłazi. Piękny kawał pierścionka. Zlazłem trochę na płaciznę i wychodzi 5 zł z PRL-u. 1982 rocznik. Zerkajcie, co wyciągnąłem z płacizny. Aluminiowy medalik z Matką Boską. No i elegancko. Może gdzieś tu jeszcze łańcuszek leży, co? Tuż obok medalika leżały jeszcze 2 monety. 30 groszy. Jest 12 po 8, będę kończył. Cała sakwa śmieci. Dorzucam złoty 20 zł z płacizny sprzed kilku sezonów. I lecimy podsumować ten dzisiejszy wypad. Nie podrzuciłem sobie. Zobaczcie, szedłem już do samochodu i na brzegu, patrzcie, widzę 2 grosze, 1 grosz, złotóweczkę, 20 groszy. 50 groszy, zobaczcie, złoty 73 i to na oko.
Czekajcie. Monetka. 2 złote PRL. Ja pierdzielę. Na parkingu. Wypłukana przez deszcz chyba. No i tradycyjnie krótkie podsumowanie, 60 kapsli, 20 zrywek, nieco innych śmieci. No i z tych ciekawszych rzeczy 70 monet na kwotę 19,62, a więc całkiem kiepsko, plus srebrny pierścionek, aluminiowy medalik i takie tam dziobongi. Wracam do domu i odpakowuję kolejną przesyłkę, tym razem od kolegi Mario Neodymowy. Zapraszam na jego kanał. No powiem wam, że Mario się szarpnął niesamowicie. Coś pięknego. Zobaczcie, 4 powerbanki, fajne gadżety, kamerka. No coś pięknego. Ja jestem pod wrażeniem. Zobaczcie, sztangielki takie napełniane wodą, ale to jeszcze nie wszystko. No kolega Mario, nie przestaje mnie zadziwiać. Słuchajcie, same rarytasy, po prostu jedno lepsze od drugiego. Ja tutaj nic nie sprzedam, wszystko sobie zostawiam, Mario. Wygłupiam się, ale zobaczcie. Klawiaturka do telefonu działająca, selfie stick do zdjęć też działający. Party button, cokolwiek to znaczy. Butelka imprezowa. Dobre, dobre. Ten zegarek pójdzie na pchli targ. Nie no, się wygłupiam. Dużo rzeczy pójdzie na pchli targ. O, zobaczcie, to jest ta ładowarka do telefonów, zasilana poprzez słońce. I to jeszcze nie wszystko. No i wisienką na torcie jest fajny laptop Lenovo, dosyć stary. Grill jednorazowy, przyda się na kiełbaski i okulary VR. Piękne rzeczy. Dziękuję ci Mario serdecznie, a was jeszcze raz zapraszam na kanał Neodymowy Mario. Link macie w opisie. No i kolejna paczka, jestem rozpieszczany przez was. Tu mój widz Jan przysłał takie narzędzia, bo Jan wie, że ja kolekcjonuję takie rzeczy i jestem po prostu w ciężkim szoku. Coś pięknego. To wszystko pójdzie do mojej kolekcji. Kiedyś wam pokażę w całości, jak to wygląda, ale do tego będę musiał wynająć jakąś halę magazynową, bo tyle się tego nazbierało, że nie ogarniam.